Wykład zatytułowany Mikroskopia skaningowa, tunelowa i siłowa poświęcony będzie omówieniu zasady działania, podstawowych właściwości i zastosowań mikroskopów skaningowych. I omówię trzy najważniejsze rodzaje mikroskopów skaningowych, mianowicie skaningową mikroskopię tunelową, STM, skaningową mikroskopię sił atomowych, w skrócie AFM, i skaningową mikroskopię sił magnetycznych MFM. Żeby przybliżyć tematykę mikroskopii, chciałem pokazać ilustracje, które pokazują nam, w jakich skalach się tutaj poruszamy. Otóż żyjąc na co dzień poruszamy się w skali rzędu metrów. Jest to taka skala typowa dla człowieka. Jeżeli zmniejszymy rozmiar 1000-krotnie, schodzimy do świata, w którym żyją mrówki. To już jest skala milimetrów. Jeżeli jeszcze 1000-krotnie zmniejszymy skalę, dochodzimy do skali mikrometrów, a więc z tą nazwą mikrometry wiąże się nazwa mikroskopia, jako nauka zajmująca się badaniem obiektów o niewielkich rozmiarach, o rozmiarach właśnie rzędu mikrometra. To jak na ilustracji przedstawiona jest bakteria, tak zwana bakteria magnetyczna, bardzo ciekawa sama z siebie. Ma tutaj łańcuch cząstek magnetycznych, ale o tym może powiem przy innej okazji. Jeżeli jeszcze raz dokonamy 1000-krotnego zmniejszenia skali, dochodzimy do skali nanometrów i już to jest ta skala, w której możemy obserwować pojedyncze atomy. I w zasadzie, poruszając się w tej skali, zamiast terminu mikroskopia, możemy z powodzeniem używać terminu nanoskopia. Od jednostki charakterystycznej dla tej skali, jaką jest nanometr, czyli 1/1000 mikrometra. Zacznijmy może od paru faktów historycznych. Pierwsze przyrządy służące do obserwacji obiektów mikroświata zostały skonstruowane w 1590 roku. Był to pierwszy mikroskop optyczny, który umożliwiał oglądanie obiektów o rozmiarach rzędu mikrometra. Przez długi czas nie działo się nic ciekawego, aż do roku 1931, kiedy to skonstruowano pierwszy mikroskop elektronowy, który był pierwszym przyrządem, który sięgał do tej skali nanometrów. Zdolność rozdzielcza tego mikroskopu typowa wynosi około 2 nanometrów. Za konstrukcję tego mikroskopu jeden z jego konstruktorów został uhonorowany Nagrodą Nobla w 1986 roku. Ciekawym epizodem w rozwoju mikroskopów był rok 1956, w którym skonstruowano jonowy mikroskop polowy, który umożliwiał oglądanie pojedynczych atomów. Jednak wadą tego typu przyrządu jest to, że umożliwia badanie tylko dobrych przewodników i dodatkowo jeszcze o dużej wytrzymałości mechanicznej. Takim koronnym obrazem uzyskanym przy pomocy tego typu mikroskopu jest obraz struktury atomowej wolframu. No i wreszcie dochodzimy do momentu swego rodzaju przełomu, do momentu, który nas tutaj będzie najbardziej interesował w trakcie wykładu, mianowicie do roku 1981, kiedy skonstruowano pierwszy mikroskop skaningowy, tunelowy, oparty na zupełnie innej zasadzie niż mikroskopy optyczne i mikroskopy elektronowe. Konstruktorzy tego mikroskopu zostali uhonorowani Nagrodą Nobla w bardzo krótkim czasie po dokonaniu tej konstrukcji, w 5 lat, co świadczy o tym, że było to rzeczywiście urządzenie o znaczeniu przełomowym. W 5 lat później, po skonstruowaniu mikroskopu tunelowego, powstały kolejne wersje mikroskopów skaningowych, mianowicie mikroskop sił atomowych, który, jak za chwilę powiem, znalazł najszersze chyba zastosowanie w wielu dziedzinach nauki. No, zacznijmy może od tego pierwszego mikroskopu skaningowego, od mikroskopu tunelowego. Konstruktorzy tego mikroskopu musieli dysponować pewnym dorobkiem po to, żeby w ogóle móc skonstruować
tego typu mikroskop. No i podstawowymi elementami tej układanki, z której udało im się zrealizować mikroskop tunelowy, no to jest zjawisko tunelowe, odkryte już bardzo dawno, w 1928 roku, polegające na tym, że w świecie kwantowym możliwe jest przechodzenie cząstki mającej energię mniejszą niż energia bariery potencjału przez tą barierę. To zjawisko tunelowania zostało potwierdzone eksperymentalnie na początku lat 60. XX wieku. Drugim takim istotnym elementem, bez którego trudno sobie wyobrazić konstrukcję mikroskopów skaningowych, jest zjawisko piezoelektryczne, które zostało odkryte w 1880 roku i które polega z grubsza rzecz biorąc na tym, że jeżeli do materiału piezoelektrycznego przyłożymy pole elektryczne, to wymiary geometryczne tego materiału zmieniają się właśnie pod wpływem tego pola elektrycznego. No i wreszcie trzecim elementem istotnym i podstawowym to jest komputer, urządzenie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, które dzisiaj jest używane na co dzień bardzo powszechnie. W każdym razie warto wiedzieć, że pierwszy komputer skonstruowano w 1946 roku. I dopiero mając te wszystkie elementy, było możliwe skonstruowanie skaningowego mikroskopu tunelowego. Schematycznie rzecz biorąc i ideowo ten mikroskop jest bardzo prosty. Otóż mamy odpowiednio sztywną ramę, do której z jednej strony jest umocowany skaner piezoelektryczny, na temat tego skanera za chwilkę powiem, i na tym skanerze znajduje się próbka, a więc badany materiał. I jest kolejnym istotnym elementem tego mikroskopu jest sonda, która znajduje się bardzo blisko powierzchni próbki. Pomiędzy sondę i próbkę przyłożone jest pewne napięcie. No jeżeli teraz byśmy spojrzeli w powiększeniu, co się dzieje w tym miejscu, gdzie sonda prawie dotyka do powierzchni próbki, no to widzielibyśmy rdzenie atomowe próbki wraz z chmurami elektronowymi i rdzenie atomowe czubka tej sondy wraz z ich chmurami elektronowymi. W momencie, jeżeli odległość pomiędzy sondą a próbką jest odległość d, jest odpowiednio mała, możliwy jest przepływ tak zwanego prądu tunelowego na skutek tego, że pomiędzy sondą i próbką jest przyłożone napięcie. I właśnie ten prąd tunelowy jest wykorzystywany do obrazowania powierzchni w tej skaningowej mikroskopii tunelowej. Warto wiedzieć, że wartość tego prądu bardzo silnie zależy od odległości pomiędzy sondą i próbką. Jest to zależność eksponencjalna. Typowe wielkości, z jakimi mamy tutaj do czynienia, no to są takie. Odległość jest rzędu 1 nanometra. No i wtedy prąd tunelowy jest rzędu 10 nanoamperów. Jeżeli napięcie przyłożone pomiędzy sondą a próbką wynosi kilka voltów. Jeżeli będziemy zmieniać położenie sondy względem próbki, będziemy mogli obserwować zmianę natężenia prądu tunelowego w zależności od tego, czy sonda znajduje się bliżej, czy dalej od powierzchni próbki. No i tutaj na takiej bardzo ładnej animacji mamy pokazaną tego typu sytuację. Jeżeli sonda jest daleko od próbki, prąd tunelowy jest niewielki. Natomiast jeżeli sonda znajduje się blisko powierzchni próbki, na zasadzie takiej, że mamy tutaj pewne wybrzuszenia na powierzchni próbki, to wtedy prąd tunelowy gwałtownie wzrasta. Jeżeli skonstruujemy odpowiedni układ elektroniczny, który będzie mierzył ten niewielki prąd tunelowy i wykorzystamy informacje o tym prądzie do tego, znaczy jeżeli i tą informację doprowadzimy do komputera, jeżeli jeszcze zapewnimy odpowiednie przesuwanie próbki względem sondy, czy sondy względem próbki, na przykład na zasadzie przesuwania sondy wzdłuż takich równoległych linii, tego typu proces nazywa się skanowaniem, to będziemy w stanie uzyskać mapę przestrzenną wartości prądu tunelowego w zależności od miejsca na powierzchni próbki. Jeżeli odpowiednio precyzyjnie będziemy przesuwać
sondę względem próbki, to możemy uzyskiwać bardzo wysokie zdolności rozdzielcze. No i tutaj przykładowy obrazek uzyskany przy pomocy takiego mikroskopu tunelowego, powierzchnia krzemu, na której widać pojedyncze atomy. Rozmiar tego obrazka jest 8 na 8 nanometrów. Ogromną zaletą skaningowego mikroskopu tunelowego jest to, że umożliwia obrazowanie powierzchni trójwymiarowe, ma ogromną zdolność rozdzielczą w kierunku Z, natomiast pewnym mankamentem jest to, że umożliwia badanie tylko i wyłącznie próbek przewodzących, ponieważ w innym przypadku prąd tunelowy nie będzie płynął. Może dwa słowa na temat tego, w jaki sposób przygotowuje się sondy STM. Otóż najprostszym sposobem jest po prostu przycięcie na ukos drutu wolframowego przy pomocy nożyczek. Uzyskujemy wtedy coś, co w powiększeniu w obrazie mikroskopu elektronowego wygląda w ten sposób, ale i tak istotne jest to, co się dzieje na końcu tej sondy. Atomy umieszczone na samym koniuszku sondy będą miały istotne znaczenie w tworzeniu obrazu w tego typu mikroskopie. Bardziej wyrafinowane metody uzyskiwania tych sond polegają na przykład na trawieniu chemicznym. I wtedy uzyskujemy bardzo gładkie ostrze o dobrze określonym koniuszku charakteryzującym się niewielkim promieniem krzywizny. No i teraz parę słów na temat skanera piezoelektrycznego, a więc tego urządzenia, które umożliwia nam zmianę względnego położenia sondy i próbki. Typowy skaner piezoelektryczny wykonany jest w formie takiej cienkościennej rurki, wykonanej właśnie z materiału piezoceramicznego, a więc takiego materiału, którego wymiary zmieniają się pod wpływem pola elektrycznego. I typowo na powierzchni zewnętrznej takiej rurki napyla się cztery elektrody, są to elektrody zewnętrzne, natomiast w środku jest elektroda wewnętrzna. No i teraz jak tego typu skaner piezoelektryczny działa? Otóż, jeżeli do wszystkich elektrod zewnętrznych przyłożymy napięcie, na przykład ujemne względem tej elektrody wewnętrznej, to uzyskujemy zmianę rozmiarów tej rurki wzdłuż osi Z. Długość tej rurki zwiększa się. Jeżeli zmienimy polaryzację napięcia, no i na przykład napięcie przyłożone do zewnętrznych elektrod będzie dodatnie względem elektrody wewnętrznej, wtedy rurka ulega skróceniu. Jeżeli do zewnętrznych przeciwległych elektrod przyłożymy napięcie przeciwnego znaku względem elektrody wewnętrznej, to uzyskamy wyginanie się rurki, w tym przypadku w prawą stronę. Po zmianie polaryzacji przykładanych napięć uzyskujemy wyginanie się rurki w lewą stronę. W efekcie, kombinując te różne sposoby zmiany parametrów rurki, możemy uzyskać zmianę położenia górnego końca rurki w trzech kierunkach, w kierunku X, Y, Z. No, przy typowych parametrach takiej rurki, mianowicie długości wynoszącej 5 cm, i napięciach sterujących do 150 V, uzyskujemy zmianę długości rurki rzędu 5 mikrometrów, natomiast wyginanie się w płaszczyźnie XY rzędu 25 mikrometrów. I to jest, można powiedzieć, to najważniejsze urządzenie służące do zmiany względnego położenia sondy i próbki w mikroskopie skaningowym. Wygląd typowej głowicy STM przedstawiony jest na obrazku. To, co tutaj widać, to skaner piezoelektryczny i tutaj miejsce mocowania sondy. Oczywiście komercyjne urządzenia mogą być bardziej rozbudowane, umożliwiając wykonywanie pomiarów w różnych temperaturach. Dla przykładu na kolejnej ilustracji przedstawiony jest skaningowy mikroskop tunelowy przeznaczony do badania w niskich temperaturach, a więc i siłą rzeczy w próżni. Zastosowania skaningowej mikroskopii tunelowej są dosyć bogate i obszerne, ale w zasadzie można by je zebrać w takich dwóch i opisać w dwóch punktach. Po pierwsze, takie podstawowe zastosowanie to jest obrazowanie struktury atomowej i profilu powierzchni skanowanej próbki. Natomiast
Drugim istotnym i ważnym zastosowaniem jest możliwość obróbki materiału na poziomie atomowym. Jest to możliwość manipulowania pojedynczymi atomami. Okazało się, że jeżeli przyłożymy odpowiednio większe napięcie pomiędzy sondą i próbką, to to napięcie powoduje wyrywanie atomu z powierzchni próbki i ten przyklejony do sondy atom można przenieść w inne miejsce i ustawić w dowolny sposób. Tego typu ilustracje za chwilę pokażę. Mianowicie powierzchnia krzemu, na której przy pomocy mikroskopu tunelowego zobrazowano pojedyncze atomy. Te jasne plamki na tym obrazie odpowiadają pojedynczym atomom krzemu i układ tych plamek świadczy o strukturze krystalograficznej tego materiału. Inny przykład zastosowania STM-u to jest wizualizacja struktury fullerenów, a więc takich kulek węglowych o bardzo niewielkich rozmiarach. Jak widać, ten obraz udało się uzyskać w temperaturze 5 kelwinów i wymiary obrazka są rzędu 3 nanometrów na 3 nanometry. Może jeszcze taka uwaga, kolory, które tutaj widać na tych obrazkach, są to kolory umowne, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Po prostu to, co jest na obrazku przedstawione, to jest proporcjonalne do prądu tunelowego w różnych miejscach próbki. Żeby obrazki wyglądały ładniej, stosuje się różnego typu palety, które pozwalają interesujące nas szczegóły przedstawić w sposób bardziej wyraźny. Inny przykład zastosowania STM-u – wizualizacja struktury atomowej nanorurek węglowych, a więc takich obiektów troszkę bardziej skomplikowanych niż fullereny. Na ilustracji po prawej stronie mamy zilustrowany koniec takiej rurki. A więc jest to taka cienkościenna rurka utworzona z pojedynczych atomów węgla. Przykład zastosowania STM-u w naukach biologicznych. Wirus spreparowany na powierzchni grafitu. Preparacja polega na tym, że cienka warstwa materiału przywodzącego prąd elektryczny została na ten obiekt biologiczny napylona. No i dzięki temu można zilustrować również tego typu obiekty. No i wreszcie przykład manipulacji pojedynczymi atomami. To, co tutaj widać, to są atomy żelaza ustawione na powierzchni miedzi w ten sposób, że razem ilustrują słowo atom, napisane oczywiście w języku, który dla nas, Polaków, jest może trochę rzadziej na co dzień spotykany. W każdym razie mamy tutaj przykład kontrolowanego ustawiania pojedynczych atomów w sposób z góry zadany.